Cześć, stąd jestem, mówił Łukasz, i chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać na temat, jak widzicie, już po tym, czym to się otoczyłem dookoła, nie udało mi się włączyć więcej LEDów, tu mnóstwo gadżetów ze mną, ponieważ chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać na temat tego, co można kupić programistom na prezent. Otóż jest to trudny temat, bo co można kupić komuś, kto dużo zarabia, właściwie stać go na wszystko, co potrzebuje. A do tego jest dosyć czasami kapryśny i wymagający, nie ma co oczekiwać. Więc wiele osób pewnie się głowi. A chciałem przed przedstawić kilka moich pomysłów z mojego doświadczenia, z tego co ja dostałem do tej pory oraz z tego co ja bym chciał dostać <laughs> być może w przyszłości. Być może zastanawiacie się, się też, dlaczego teraz o tym mówię. Jest już po świę... W tej chwili jest okład po świętach, być może oglądacie to w innym okresie, natomiast jest wiele okazji do prezentów, na przykład urodziny. Po co kupować prezenty na urodziny pracownikom? Może ktoś spytać? No, myślę, że jeżeli komuś się płaci x tysięcy, kilkadziesiąt, czasami tysięcy złotych, to myślę, że drobny prezent na urodziny hmm, może zwiększyć. No, po co się kupuje prezenty na urodziny? E, zazwyczaj to no, chyba każdy wie, po to, że ktoś nas lubił, więc w tym samym celu warto kupić też prezent pracownikowi, żeby nas bardziej polubił, żeby chciał z nami się bardziej związać. No, chyba sprawa oczywista. E, więc. Myślę, że może to zmniejszyć, na przykład retencję, sprawić, że pracownik dłużej na nami, z nami zostanie. Natomiast co kupić? Co można kupić? No, myślę, że tutaj trzy kategorie różnych prezentów i trzy drogi poszedł. Jeden to jest kreatywność różne, czyli coś pomysłowego bardzo. Może być to związane z hobby na przykład. Bardzo wielu hobbystów mamy wśród programistów, mamy bardzo zajawki na bardzo różne rzeczy. Druga rzecz to myślę, że rozwój. Czyli coś, co pomoże w rozwoju naszego programisty, naszego pracownika. Trzecia, myślę, że to są takie rzeczy, których programista samemu sobie nie kupi, bo jest niewielkie prawdopodobieństwo, że sam sobie kupi, czyli niekoniecznie coś drogiego, ale coś takiego, co no, nie jest potrzebne, po prostu, co, co zazwyczaj odwlekamy po prostu takie zakupy, albo nam nie wpadną po prostu do głowy. Więc może zacznę od tego, co ja dostałem teraz. Na obecne święta um, w prezencie. Otóż jak widzicie tutaj obok mnie leży Vision Kit od Google. a Jest to tak zwany AIY, czyli Artificial Intelligence, Intelligence Do It Yourself, a coś w tym stylu. I słuchajcie, jest to otóż oparte na Raspberry Pi. Tutaj obok mnie to leży. Jak widzicie, jak zobaczę moją twarz, to od razu miga. Jak się uśmiechnę, to zmienia kolor, rozpoznaje, że ja się uśmiechnąłem. No, na tym to właśnie polega. Jest to jeden z takich gadżetów, który jest możliwy. Koszt niebagatelny, ponieważ to już jest około 400-500 zł. Więc prezent drogi, najdroższy jaki do tej pory dostałem. Dziękuję firmie Sanskry, z którą w tej chwili współpracuję. Natomiast e, nie jest to jedyny prezent oczywiście. No jest to. Dalej jakie są plusy takiego prezentu, może jeszcze powiem. E, no myślę, że niebagatelnym plusem jest to, że jest to sztuczna inteligencja. Niezależnie z jakim programistą w tej chwili współpracujecie i jakiemu da da dacie ten prezent, nieważne czy to będzie frontendowy, czy to będzie backendowy, czy to będzie Data Scientist, e, czy to będzie jeszcze inny rodzaj programisty. Myślę, że sztuczną inteligencją każdy powinien w tej chwili, każdy powinien się w tej chwili interesować w taki czy inny sposób, a jest to świetna, po prostu świetna okazja do tego, żeby się zainteresować sztuczną inteligencją, ponieważ jest to oparte o TensorFlow, czyli technologię od Google, która pozwala tworzyć własne modele. Są oczywiście tam wgrane różne modele, jak widzieliście przed chwilą jest model, który rozpoznaje czy się uśmiecha na przykład, są modele, które rozpoznają różne przedmioty, 2000 przedmiotów chyba z tego co pamiętam, więc jest tego sporo. Natomiast możecie też tworzyć własne modele, czyli, jeżeli wasz programista chciałby się bardziej zagłębić w to, jest to świetna okazja do tego, żeby zaczął to robić. A jest to tak naprawdę coś, co jest proste dosyć, ze względu na to, że jest to oparte o Raspberry Pi, czyli tak naprawdę macie system operacyjny Razbian, który jest Linuxem. I na który możecie tak naprawdę już być może wielu waszych programistów już bazuje, już, już coś tam robi, więc przez teraz na taki, tam jest taka specjalna nakładka na to, która pozwala na to, żeby rzeczywiście tą, tą sieć neuronową tam zainstalować i, i jakby odpalać te modele e, e, sztucznej inteligencji. Natomiast jest to zbliżony interfejs do tego, co już większość waszych programistów prawdopodobnie zna i można to pracować normalnie przez Linuxa, a więc próg wejścia też jest dosyć niski tak naprawdę. Drugą rzeczą, o której myślę, że można pomyśleć, troszkę tańszą być może, ponieważ no, nie ukrywajmy, nie, nie, nie każda firma pewnie się zgodzi na taki duży wydatek, jest na przykład to, co ja mam tutaj obok siebie, czyli to jest ESP32, czyli jest to mikrokontroler. Sam ten mikrokontroler, ja tutaj zrobiłem na przykład stację meteorologiczną w oparciu o niego, sam taki mikrokontroler kosztuje poniżej 50 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No, do niego trzeba kupić tutaj, w tym wypadku, na przykład OLED, czujnik Boscha, który ma zarówno wilgoć, ciśnienie, jak i temperaturę. Jakieś tam kabelki, płytkę taką e, prototypową. E, no to już też, tak łącznie, jakby to wszystko sumować, tam wyjdzie jakieś 100-200 zł, ale już to jest relatywnie taniej. A tutaj, jeżeli wasi programiści lub osoby, której podarujecie, to chcieliby wejść trochę głębiej jakby w programowanie, no to tutaj macie już mikrokontroler, czyli tu nie ma systemu operacyjnego. Tutaj się wgrywa albo w kodzie C, e, albo e, też na Arduino, czyli taki odpowiednik C, który tam jest specjalnie dla Arduino, ale można też w MicroPythonie. To też jest dla mnie super, na przykład, bo uczy się Pythona. I to pomaga nie tylko nauczyć się podstaw innego, kolejnego języka programowania, ale przede wszystkim moim zdaniem. Pozwala zrozumieć trochę, jak to działa tak bardziej niskopoziomowo, ponieważ tutaj macie na przykład obsługę dwóch wątków procesora, ponieważ tak, tak, to małe maleństwo MC32, ma, ma, ma do dyspozycji dwa procesory Wi-Fi i Bluetooth. I jeszcze jakąś tam pamięć wewnętrzną oczywiście, do której się wgrywa te programy. I to ona wcale nie jest taka malutka, więc tam całkiem sporo tych programów można wgrać. na jakieś chyba gify tam wchodzą, więc możecie tutaj po pierwsze programista uczy się bardziej niskopoziomowo jak kontrolować np. dwa wątki w procesorze. Co można robić na jednym wątku, a co warto wydzielić do osobnego wątka? Jak jest zegar na przykład tam? No to takie różne, nisko, bardziej poziomowe rzeczy. Ja jestem frontendowcem na przykład z zawodu przede wszystkim. Trochę się bawię różnymi bakundowymi rzeczy, ale to dla mnie jest niezwykle rozwijające w stronę bardziej głęboką, nie taką związaną bardziej z tym, jak komputery w ogóle działają. Kolejny pomysł. Być może wasi programiści mają dzieci. I może lubią się z nimi bawić, albo nie mają dzieci, ale sami się lubią bawić. No to macie tutaj na przykład. BBC Microbit, który, jak widzicie, to jest z McQueenem, z robotem McQueen, który już jest. Go, znaczy, trzeba go skręcić, ale jest to w miarę gotowy już produkt. Wystarczy tylko tak naprawdę podłączyć kilka rzeczy, poskręcać kilka rzeczy, podłączyć kilka kabelków, czujnik itd. Sama płytka Microbit to jest koszt myślę, że około 100 zł 100 parów w tej chwili chyba po inflacji. 20% chyba mamy w tej chwili. Mniejsza o to był o czymś weselszym. Natomiast jeżeli chodzi o samą płytkę, na niej za, no, Też można sporo porobić. Natomiast no, nie ma tutaj takiej zabawy takiego fanu, więc myślę, że to też może być trochę za mało, żeby samą płytkę kupić, bo tam ewentualnie jakiś taki prosty pakiet można jakiś e, Experimental Kit jakiś tam dorzucić za stówę e, i wtedy mamy już kilka trochę tam kabelków, silniczków, jakichś różnych rzeczy, którymi można się pobawić, ale no taki robocik już kosztuje ze trzystówki pewnie. Jeszcze jak tutaj dokupiłem, e, to też jest sztuczna inteligencja słuchajcie, to się nazywa Husky Lens, może włączę. Zaraz będzie tych diod tutaj mnóstwo świeciło. To jest sztuczna inteligencja, która też potrafi rozpoznawać różne obiekty, potrafi rozpoznawać twarze na przykład, i tak dalej. Może zapamiętać twarz, i widać na przykład jakąś osobą. Można to zaprogramować. No, tutaj możecie też dokupić pilota tak naprawdę, który pozwala na zdalne sterowanie tym ustrojstwem. I to też wszystko trzeba samemu zaprogramować. To nie jest tak, że podłączać czyli to działa, nie? To wszystko trzeba samemu zaprogramować. Są jakieś tam wzorce, są jakieś gotowce, ale no, myślę, że może, ja, ja tak coś jak robiąc to musiałem bardzo wiele dać z siebie, bardzo wiele przemyśl, przemyśleć rzeczy. No i wszystko tak naprawdę tutaj samemu, samemu można wymyślać, jakie są minki I to, i to jest też świetna, po prostu świetna zabawa z dzieckiem, więc jeżeli chcecie dzieci też zachęcić, żeby wasi programiści też z dziećmi spędzali trochę więcej czasu, no to też jest bardzo fajny pomysł. Dobra, nie będę się teraz bawił, <laughs> to jest wciągające. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, co ja mam tutaj na liście? poczekajcie. A, no to być może chcecie iść nie tylko w takie gadżety, to, to, to są rzeczy, które pozwalają się rozwijać generalnie programistom, pozwalają im uczyć się programowania, wchodzić w nowe języki. Tu też można w Pythonie programować. Tu są oczywiście programowania blokowe dla dzieci, ale jeżeli programista będzie chciał bardziej niż znaczy normalnie w języku programowania pisać, tu też się to da robić. To normalnie można skomplikowane całkiem programy robić. Tu jest całkiem duża pamięć i też jest Bluetooth chyba w drugiej wersji już i, i, i chyba Wi-Fi. Już mniejsza, to nie pamiętam. Natomiast to są takie rzeczy generalnie, które Skupiają się jakby na tym rozwoju programisty. Natomiast być może wasz programista ma jakieś zainteresowania, i... a bardzo często jest tak, że chcecie, żeby on się na przykład udzielał też w promocji waszej firmy, żeby no, robił coś, coś takiego jak ja w tej chwili na przykład robię, czy nagrywał jakieś filmiki, prowadził własny kanał, może trochę na temat elektroniki, programowania. Ja z córką na przykład nagrywam na YouTubie kanały. Zresztą, o właśnie zapomniałem polecić, dam tutaj linka gdzieś tutaj do filmiku, w którym rozpakowujemy Vision Kita i w którym też się składamy i, i to też składamy. Mam kanał razem z Turką, który prowadzę, gdzie bawimy się elektroniką i takie rzeczy składamy, więc dam tutaj gdzieś linka. Natomiast być może chcielibyście, żeby zachęcić waszych programistów, żeby oni również się udzielali jako YouTuberzy, żeby, żeby pomagali wam w promocji firmy na przykład w ten sposób, ponieważ jest to też świetna promocja, nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach. E, możecie pomyśleć o tym, jeżeli ktoś wykazuje takiej chęci, możecie mu kupić na przykład mikrofon. Tego akurat może nie bardzo polecam, e, nie będę. A, zresztą powiem. E, nie, do, dobra, M-Drill Pro. Nie jestem jakoś zadowolony, zresztą sami ocencie. Pewnie są jakieś trzaski od czasu do czasu, musiałem trochę się pobawić z filtrami też, bo obiję się, żeby, żeby to w miarę dobrze działało, żeby nie było słuchać szumu itd., ale nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony, więc pewnie kupię niedługo jakiś inny. Ale możecie też pomyśleć o nie wiem, jakichś światłach studyjnych, które nie są jakieś bardzo drogie, może jakieś kamerce trochę lepszej, typu na przykład, no kamerki teraz tak poszło, szaleńcze poszły do góry, że na przykład taki Logitech. Już naprawdę kosztuje chyba 4 stów, więc no to też jest drogi prezent, ale, ale może pomyśleć o jakiejś innej. No, generalnie jest to jakiś kierunek, w którym też można moim zdaniem podążyć, w który będzie zarówno łączył interesy firmy, no bo to jest ważne, z interesem pracownika, czyli programisty, który akurat w tym kierunku chce się rozwijać. Kolejna rzecz, o której myślę, że warto pomyśleć, i to jest w sumie też związane z rozwojem, no zresztą jak. jak Kończenie filmików na YouTubie. No, tam też często, jeżeli ktoś będzie YouTuberem, związany z programowaniem, też będzie się rozwijał. Nik, nic lepiej nie uczy programowania, jak uczenie innych programowania. Wieście mi, prowadziłem przez 10 lat firmę szkoleniową, ucząc innych, uczymy się najwięcej. Natomiast wracając do tematu, kursy. No a propos firmy szkoleniowej. Kursy. A, oczywiście. Każdy sobie może kupić kurs na Udemy, one są dosyć nie, nie, niedrogie, ale no, świat się nie kończy na Udemy. Chociaż w poprzedniej firmie kupiliśmy kilka kursów koledze z Samdozu, pozdrawiam wszystkich z Samdozu. Kupiliśmy koledze kilka kursów, akurat z Cypressa, to kolega był testerem. Na urodziny i był bardzo, bardzo zadowolony. Tam dostał chyba jeszcze książki, jakieś dodatkowe rzeczy, taki pakiet dostał, ale między innymi te kursy dostał i był bardzo zadowolony z tych kursów, więc kursy na Udemy jak najbardziej też. Być może wasza firma w ogóle inwestuje w tej chwili w platformę jakąś, a wiele firm wykupuje po prostu takie platformy dla wszystkich pracowników. Natomiast no, to są takie kursy dosyć niedrogie, ale są takie kursy, których ja bym sobie osobiście na przykład nie kupił, bo to są drogie po prostu. Może to są kursy na przykład z Bottega IT a To jest firma, która ma bardzo dobrej jakości kursy, ale są to drogie kursy. Osobiście bym sobie nie kupił takiego kursu, ponieważ jest trochę za drogi, a jest mnóstwo kursów na niskim, podstawowym poziomie zaawansowania. Brakuje, nie ma zbyt dużo kursów na, na zaawansowanym stopniu. a I myślę, że takie kursy najbardziej warto zainwestować szczególnie dla Waszych seniorów, architektów i tak dalej, ponieważ oni mają problem, żeby, skąd mają się uczyć. No, uczą się na własnych błędach zazwyczaj już, a idealnie jest znaleźć jakiegoś mentora, czy, czy właśnie jakiś kurs, który pozwoli im uczyć się jeszcze od bardziej doświadczonych. No ale jeżeli chodzi o kursy, no to też są na przykład, nie wiem, ja jestem frontendowcem, więc tutaj frontend masters albo Ken Docs ma świetne kursy, można o czymś takim pomyśleć. Kolejna rzecz to są różne gadżety, tak naprawdę. No programiści, jak wiemy, są wszyscy gadżeciarze. więc, więc myślę, że gadżet, z gadżetu każdy się ucieszy i to też jest dużo niższy próg, jeżeli chodzi o koszty. No na przykład od firmy Billenium kiedyś dostałem taką kacuszkę, której też bym sobie nigdy nie kupił, a no, Mam ją przez cały czas na biurku, ponieważ no kaczuszka, piecie wiecie, no, zawsze dodatkowo parę oczu, nie? E, w, każdym, w każdym bądź razie przydaje się. E, no, inna sprawa to jest na przykład tutaj e, Time cube, chyba jeżeli dobrze pamiętam, stawiacie na odpowiedniej stronie, to jest do Pomodoro na przykład. Jeżeli wasi programiści mają problemy z zarządzaniem własnym czasem, może się przydać, e, lub sobie nie robią przerw w pracy, z czym miałam problem, no to to może się przydać. Kładziecie na odpowiedniej stronie, na przykład na 30 minut. Tutaj pojawia się odliczanie, świeci się i za 30 minut zacznie pikać po prostu. I nie musicie tu nic nastawiać, po prostu kładziecie na odpowiedniej stronie. Bardzo fajny gadżet, on kosztuje chyba z tego co pamiętam, on kosztuje może trochę więcej. Um, gadżety, gadżety, co tu jeszcze z gadżetów? No oczywiście jakieś kubki, tutaj dziękuję ja jestem skrapryz, ale to są już takie podstawowe rzeczy, oczywiście może jakaś podkładka pod, pod myszkę, jakaś taka rzeczywiście bardzo, no <laughs> programiści są dziwni, wiem. No, co tu jeszcze można pomyśleć dla programisty z takich ciekawych rzeczy? Sekundę, poczekajcie. Podejdę te, że sobie na ściągę. A no, oczywiście. My strasznie dużo siedzimy przy komputerze, to jest generalnie problem, problem wszystkich programistów, więc myślę, że warto zainwestować w coś, co pomoże nam z plecami. Generalnie jakieś podkładki, różne i tak dalej, na przykład. Ja mam tutaj. Ja mam tutaj od firmy HyperX na przykład bardzo fajne podkładki polecą są świetnej jakości. Niektórzy narzekają, że gdzieś tam się odkształcają, mi się w ogóle nie, odkształci, nie odkształciła po roku. Przez cały czas mam ją na podłokietnikach. jakby na pod, 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 pod. No, Używam jej ciągle, bardzo jestem zadowolony, więc to też jest fajny taki ergonomiczny gadżet, myślę. Z innych takich fajnych gadżetów, no, biurka do pracy na są kolernie drogie, więc pewnie nie kupicie ich programistom, ale. Można kupić na przykład coś takiego, to jest Atlas, jeżeli dobrze pamiętam, od firmy, firmy Sil Silencium PC. To kosztuje chyba z 100-200, coś takiego już nie pamiętam w tej chwili. Sam, sam sobie to kupowałem, co prawda, ale jest to jakiś pomysł też na, na prezent. Jest to jakiś też pomysł na prezent. I to pozwala na przykład na siedząco, na, przepraszam, na stojąco. Nastająco pracować przy tym biurku, na przykład sobie po prostu to kładę, albo ewentualnie na kanapie, generalnie zmieniać miejsca e, pracy, e, co pozwala nam, naszemu kręgosłupowi, trochę się poruszać i, i trochę, to, trochę, trochę w innej pozycji pobyć. E, co jeszcze, jeżeli chodzi o takie rzeczy? E, no, hobby mogą być różne, pamiętam kiedyś koledze też sam dozu kupiliśmy E, sprzęt takie okulary z, z jakimiś lupą, i tak dalej, bo on był zafascynowany mal, malowaniem figurek. E, takich, to się nazywa miniatures Painting, czyli takich miniaturek do gier różnych planszowych. Zresztą zaraził, mnie już nie będę pokazywał, ale też maluję już w tej chwili. E, więc no, generalnie programy się zągaży idą w różne swoje hobby. Więc jakieś różne sprzęty związane z ich konkretnymi hob hobby, myślę, że są zawsze mile widziane. E, co jeszcze? Ostatnia chyba rzecz tutaj, która mi przychodzi do głowy, może pokażę tutaj kilka, to są, słuchajcie po prostu książki, nie? myślę, że książki, o, sorry, tutaj... Układ będę w bok trochę patrzył. Takie, które ja mogę polecić, no to jeżeli prowadzicie w Skramie, świetna książka o Skramie. Ja generalnie wolę audiobooki, jak widzicie, za mną jest sporo tych książek, ale ja już ich nie czytam, szczerze mówiąc. Ja za dużo czytam w pracy, ja wolę w tej chwili sobie posłuchać po prostu, szczególnie na spacerze, w drodze gdzieś i tak dalej. Więc czy przed snem. Więc osobiście polecam audiobooki. No, książka ma ten plus, że może tam naklejkę nakleić, jakieś dedykacje dać. No, jest to coś, co będzie się z Wami kojarzyło. Audiobook już niekoniecznie po roku ktoś może nie pamiętać, skąd ma tego audiobooka. Jak ma ich szczególnie dużo gdzieś tam na Audible czy na Audiotece. generalnie polecam po angielsku. Wszyscy pracujemy głównie w języku angielskim, więc myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby inwestować w ten język, chociażby przez takie książki, jak audio, na Audiotece po angielsku. Na Audible, przepraszam. Na też są po angielsku. No dobra, mniejsza o to, sorry, już kończym Scrum, świetna książka, mówiąca nie tylko o tym, czym jest Scrum. Ona za dużo w sumie nie mówi o tym, jak używać Scrum, ona mówi przede wszystkim po co go używać i dlaczego on został stworzony, jakie problemy ma rozwiązywać. Przy okazji też tłumacząc różne zasady, ale nie jest to do tego książka, to nie jest szkolenie ze Scruma. To jest. Zrozumienie fundamentów, a to jest tak naprawdę główny problem, moim zdaniem, w większości organizacji. Oni nie rozumieją, po co im ten skram, nie rozumieją, po co, że on coś im da, że to ma coś przyspieszyć, więc moim zdaniem warto w to inwestować. Kolejna książka, Project Phoenix, bardzo, bardzo polecam o, ty, o DevOpsie generalnie, o tym, jakie są, jaki jest bałagan w niektórych filmach, jak ten bałagan rozwiązać. To jest szczególnie dla architektów, dla menadżerów świetna pozycja. Kolejna, którą ja w tej chwili czytam, jeszcze nie przeczytałem, ale na tą chwilę się zapowiada naprawdę interesująco, jestem w trakcie akurat na, audio, na Audible. Software Engineering at Google, czyli jak Google generalnie robi soft i jakie oni mają podejście. Co, to dowiecie się na przykład, czym się różni developer programista od software engineer. A, a różni się, chociaż niektórzy mówią, że się nie różni. No, tutaj mówią, czym według Google się różni. Ale mówią też wiele, 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 wiele innych rzeczy, które nie w każdej filmie może się sprawdzą, no to jest to jak się w Google to robi, a to jest gigantyczna firma, ale no myślę, że warto tak się poznać. Mówiąc o sztucznej inteligencji, warto wspomnieć też o AI superpowers. Trochę o wojnie, jakby takiej zimnej wojnie już w tej chwili między Chinami a Stanami. Ale przede wszystkim o sztucznej inteligencji i o tym, jak sztuczna inteligencja może być używana, jak ona powstawała, jakie są rodzaje. To nie jest książka informatyczna, to nie jest książka dla, dla takich typowych jakby um, data scientists czy, czy, czy jakichś inżynierów związanych ze sztuczną inteligencją. Bardziej dla menedżerów, bardziej dla ludzi, którzy nie są właśnie z tym związani, a chcieliby zrozumieć, o co w ogóle w tym chodzi i jakie, jakie to może mieć implikacje dla nas wszystkich w najbliższym czasie i dlaczego to jest tak cholernie ważne i e, jak to działa generalnie, tak. Z Big Picture, to ta książka jest naprawdę naprawdę świetna. Zresztą napisana przez byłego dyrektora AI w Google, który w tej chwili pracuje w Chinach i tam rozwija cały sektor AI, robiąc im konkurencję, ale no, mniejsza to. Kolejna książka, na przykład Hackers, też bardzo fajna już stara pozycja o tym, jak powstawał generalnie świat hakerski i w ogóle świat komputerów na początku. Clean Code, no to chyba już klasyk, o tym jak pisać czysty kod, tam są różne wujek no, Bob, generalnie Bob Martin, Robert Martin, tutaj przedstawia główne koncepcje tak naprawdę jak tworzyć czysty kod. Stara książka, ale to jest chyba nowa edycja, wiem, że chyba, chyba, chyba jest nowa edycja, która tam już trochę pozmieniała. Ta książka też jest na YouTubie. właściwie wiele Bob Martin się udziela, więc tam można też to znaleźć. Zresztą bardzo wielu programistów może już ją czytało, więc tutaj bym uważał. Pragmatic Programmer też kolejna klasyczna właściwie pozycja i to, to już wiem na zaproszenie, że jest wznowiona i tam jest poprawiona edycja. Don't Make a jeżeli macie frontend'owców czy UX'owców, też świetna pozycja. Chociaż też być może już na tyle stara, że większość już ją zna, chociaż też jest wersja wznowiona. Okej, okay, słuchajcie, Brunołem. Wybaczcie, że tak długo. i mi to zajęło? 21 minut. Jak zwykle za długie filmiki robię. Natomiast słuchajcie, przede wszystkim chciałem jeszcze na koniec wam powiedzieć, że jeżeli chcielibyście w ogóle pracować w firmie, która daje takie fajne prezenty chociażby, i dobrze zarabiać przy okazji oraz e, też, no nie ukrywajmy, pracować przy ciekawych projektach, ponieważ pracuję dla amerykańskiej firmy w tej chwili. E, no to zrobię taką małą reklamkę i zapraszam do firmy Sunscrapers. E, polecam z czystym sumieniem, pracuję tam od pół roku chyba już ponad w tej chwili i jestem naprawdę zadowolony. I nie tylko ze względu na takie prezenty, chociaż to też rzeczywiście jest jakiś plus, to nie dostałem wcześniej takiego prezentu, za co dziękuję Wam pięknie, Sunscrapers. Byłem naprawdę po prostu podjarany, jak to zobaczyłem. A, miałem filmik pokazać, no, ale już może następnym razem. W każdym razie, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Jeżeli się nadal zastanowię, o właśnie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś inne pomysły. Bardzo chętnie myślę, że wszyscy skorzystają, jeżeli podzielicie się, co, co Wy dostaliście na prezent jako programiści, co byście chcieli dostać na prezent jako programiści, o czym marzycie generalnie, lub jakie prezenty są Waszym zdaniem totalnie nietrafione, to też bardzo chętnie bym w komentarzach zobaczył. Jeżeli Wam się podobało. Zalajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się nie podobało. Kliknijcie dwa razy łapkę w dół, koniecznie dwa razy. Do zobaczenia w przyszłości. Dzięki wielkie.